36 nielegalnych automatów do gier hazardowych zarekwirowali w Lesznie, Kościanie, Rawiczu, Gostyniu i Śremie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Cały zarekwirowany sprzęt trafił do magazynów Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Podczas trwającej tydzień akcji KAS przeszukała w sumie 11 lokali, w których organizowano nielegalne gry hazardowe. Działania prowadzone były na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która prowadzi śledztwo wobec podmiotu organizującego tego typu rozrywki. Sprawa jest rozwojowa.